Tomku, znajdujemy się w sercu naszego miasta, w centrum naszego miasta, w centrum także waszego komitetu wyborczego. Tak jest. Jak się czujesz na tej ostatniej prostej przed wyborami? Staram się, znaczy staram, no ze spokojem podchodzę do tego wszystkiego. Zauważam nerwowość dookoła. Nie ukrywam, że czasami w nasze szeregi się wkrada. Przystępując do tej kampanii, założyłem sobie takie coś, że mam pewien plan na kampanię, który realizuję i który chyba zrealizowaliśmy jako komitet, bo nigdy w 80% podejrzewam, do 85%, bo nigdy nie jest tak, że się realizuje 100%, bo czas nas gonił. Trochę późno weszliśmy na rynek, że tak się wyrażę. Ale generalnie spokój, opanowanie to te cechy, które lubię w życiu. Przemyślenie, spokój, opanowanie i dystans. I dystans. Ja bym tutaj jeszcze może jedną rzecz ważną dorzucił, która od lat mi imponuje w tobie, czyli twoja umiejętność słuchania, bo chyba taki powinien być gospodarz tego miasta, który potrafi cierpliwie słuchać głosu mieszkańców. I ty taką cierpliwość w sobie masz, więc moje pytanie, skąd w ogóle u ciebie ta umiejętność słuchania innych? Miałem kiedyś taką ksywę, że tak się wyrażę, w czasach studenckich. Nazywano mnie obserwujący, tak? Ja lubię obserwować ludzi, jestem ciekawy ludzi. I chyba to się stąd wzięło, bo taki byłem od dziecka. Bardziej obserwowałem niż wychodziłem na przód, na czoło każdej stawki. Kiedy dopiero się rozejrzałem, kiedy zobaczyłem, co z czym się je, wtedy podejmowałem decyzje. I wtedy działałem. I to się chyba bierze też z ciekawości świata. Ja zawsze byłem ciekawy świata. Zawsze ciekawiło mnie to, jak żyje inny człowiek. Ale nie w sensie takim dociekliwym, tylko w sensie takim socjologicznym, psychologicznym. Staram się zrozumieć innego człowieka, bo to jest podstawa jakby działania, jeżeli się pracuje z ludźmi. To była podstawa też mojego działania jako dziennikarz wieloletni tutaj lokalny. I ta ciekawość, chęć poznania drugiego człowieka w takim dobrym wymiarze, to chyba stąd się wzięło, że lubię słuchać, lubię obserwować, nie lubię nagle podejmować decyzji znienacka. Wszystkie decyzje, które podejmuję, staram się, żeby były przemyślane i żeby miały jakieś tam podłoże ugruntowane tam, podparte doświadczeniem, obserwacją, wiedzą. I cierpliwość też można zauważyć, i to jest dobra cecha. Czy to się wzięło stąd, że jesteś archeologiem i tam cierpliwie te ziarnko po ziarnku trzeba po prostu odkładać na bok, żeby jak gdyby zobaczyć po pół roku, może czasami więcej, jakiś konkretny efekt? No, to w archeologii było przydatne. Jest przydatne, bo jestem czynnym archeologiem. Jestem teraz kierownikiem badań inwestycyjnych, inwestycji archeologii inwestycyjnej, tak to się nazywa, na odcinku kolejowym, drogi kolejowej, trasy kolejowej Giżycko-Ełk. No i tam czasami trzeba tej cierpliwości, bo ktoś odkryje, pracownicy odkryją, robotnicy odkryją, budowlańcy odkryją jakieś tam zabytki archeologiczne, wtedy wchodzimy my. I my musimy, mimo tej presji czasu, stoją nad nami, patrzą nam na ręce, my musimy dokładnie zinwentaryzować wszystkie zabytki, też na tyle szybko, żeby inwestycja trwała dalej, bo to jest miliardowa inwestycja tak naprawdę, ale też tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby potem konserwator zabytków, który przyjmuje od nas 100-miesięczne sprawozdania, żeby też przyjął to sprawozdanie i żeby to też było gdzieś tam zadokumentowane i gdzieś tam leżało na półce i świadczyło o tym, że jak żyli kiedyś ludzie, zadokumentowana ta rzeczywistość przeszła. Skoro wspomniałeś o kolei, to dla wielu mieszkańców, no ta kolej jest bardzo ważna. Ona gdzieś trochę opuściła Bartoszyce. Macie jakiś taki punkt u siebie, który by nawiązywał właśnie do tego ruchu kolejowego, Bartoszyce-Korsze? To jest nasz koń, mój konik osobiście, jeżeli chodzi o nasz komitet. Uważam, że Bartoszyce się duszą.
Ja porównuję Bartosz co do takiego słoika, który jest zakręcony na razie i brakuje powietrza. To jest duże miasto tak naprawdę i jeszcze jest duża wyporność, gdzie pewnego rodzaju inwestycje mogą być realizowane, duże inwestycje, ale ta wyporność, ten tlen w tym słoiku powoli się kończy. I kolej właśnie i w ogóle komunikacja ze światem, no to jest odkrycie tej pokrywki, że zrobienie otworu, ale bardziej bym widział, żeby to odkryć tę pokrywkę, żeby to powietrze się dostało do naszego słoika bartoszyckiego. I kolej nawet nie przez Korsze, bo uważam, że ta perspektywa jest najbliższa, ale kolej bezpośrednio do Olsztyna były takie pomysły przez Lidzbark Warmiński do Dobrego Miasta, tam do tej trasy, która łączy Dobre Miasto czy Braniewo z Olsztynem i dalej z Chorzelami, żeby tam lobbować, pracować nad tym, żeby ta kolej poszła w tym kierunku. Bo to są, oprócz tego, że mamy szybkie połączenie z dużym miastem wojewódzkim, gdzie możemy tam na przykład pracować, tutaj żyć, mieszkać i bez problemu się rozwijać. Inwestorzy zawsze patrzą na komunikację. Jeżeli chcemy, żeby tu się budowały jakieś zakłady przemysłowe, one muszą być usytuowane albo przy jakiejś dużej trasie, albo przy linii kolejowej. I właśnie o to trzeba walczyć. To jest to, co będę robił jako burmistrz. Będę lobbował, będę pracował z politykami z Warszawy, będę kontaktował się z politykami, z samorządowcami z województwa, żeby odkryć tę pokrywkę tego słoika, czyli zrobić tej trasę kolejową. To jest podstawa. Bez tego nasze miasto zacznie po prostu umierać. Ostatnio właśnie widziałem Twój materiał z naszego dworca, z rampy, nawiązujący do Twoich korzeni. Rodzina, rozumiem, że jest dla Ciebie ważna. Oczywiście, od początku, kiedy też pamiętam, pytałem się babci o nasze korzenie, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy. Mogę się nawet pochwalić, że wiem dużo czasami więcej od mojego ojca, który tam gdzieś się wychowywał, ale nie był zainteresowany tym, co się działo w naszej rodzinie. A historia jest taka pokręcona, jak tutaj wszystkich nas w tym miejscu, w którym się znajdujemy, bo tu przyjechaliśmy po 1945 roku, czy nasi przodkowie tu przyjechali. Dlatego rodzina jest dla mnie najważniejsza. A jeżeli rodzina jest ważna, jeżeli potrafimy zadbać o rodzinę, jeżeli potrafimy zadbać o swoich bliskich, nie porzucamy ich w pewnych momentach naszego życia, to wtedy chyba też możemy odpowiedzialnie kierować miastem. Twoja wada, bo pewnie masz jakieś wady, jakbyś miał wymienić tą główną. Niech się wszyscy dowiedzą. Moja wada chyba jest na tym, że czasami złapię zbyt wiele srok za ogon. To mi powtarza na przykład też moja rodzina mi to powtarza. Mam tyle zainteresowań i też tyle jakby perspektyw się pojawia przede mną, bo i właśnie jestem tym kierownikiem badań archeologicznych na trasie Giżycko-Ełk, tak? Przede wszystkim moim głównym obecnym zajęciem jest, z czego jestem dumny, praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, gdzie jestem dyrektorem tej placówki. Jestem też wykładowcą akademickim, pracuję na Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Katedrze Administracji, nauczam studentów podstaw administracji i marketingu. Wydaję gazetę Nowiny Północne, tak więc jest tego sporo, mało czasu jest na... Ale można sobie zorganizować tak to wszystko, żeby był czas na... No i jeszcze startujesz na burmistrza. No i teraz udzielam się społecznie, samorządowo, bo właśnie podjąłem takie wyzwanie, podjąłem rękawice i startuję na burmistrza miasta Bartoszyce, jednocześnie też na radnego z okręgu numer 3. Tak więc chyba to jest to, że czasami przychodzi taki moment, że jest tyle tych zadań do zrobienia, ale zawsze jakoś tak potrafię się zorganizować. Wtedy człowiek jest taki bardziej efektywny i wszystko potrafię zrobić i idę do przodu. Ale to łapanie tych wielu srok za ogon to też wynika z mojego niesamowicie takiego niesamowitego zaciekawienia światem, bo chciałbym być i tu i tak samo miasto mnie interesuje w każdym kontekście. Bo to są trudne tematy, bycie dyrektorem Domu Kultury jeszcze w takiej małej miejscowości, mniejszej niż Bartoszyce. Trzeba umieć dogodzić, nazwijmy to tak, jednym mieszkańcom i drugim,
i tak, żeby każdy był zadowolony i czasem przyjąć jakieś słowa od innych na siebie. Trzeba być takim twardzielem trochę w byciu dyrektorem w Domu Kultury. Na pewno jest różnie. Na szczęście jakoś to udaje się, nie mówię takiego słowa, no tak tam praca przebiega w tym naszym Gminnym Ośrodku Kultury, że też dzięki współpracy bardzo dobrej jest panią wójt Martę Kamińską, która jest doskonałą szefową i bardzo się cieszę, że mogę z nią pracować, ale tam jesteśmy bliżej ludzi. Tam nasze imprezy są od razu jakby weryfikowane. Nie ma tego dystansu, nie ma tej ilości ludzi. Tam jest tak bardziej rodzinnie i tam jest jak w rodzinie. Musimy reagować na każdą potrzebę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tam nie jestem tylko dyrektorem. Tam noszę krzesła, tam robię plakaty, tam zajmuję się marketingiem, jeśli trzeba. Tam też sprzątam po imprezach. Czasami robię konferansjerkę. Trzeba być wielozadaniowym, bo tego wymaga potrzeba, bo nie ma takiego sztabu ludzi. Czyli nie siedzenie za biurkiem od 8 do godziny tam 15, tylko po prostu praca też. Absolutnie nie siedzenie za biurkiem, chyba że tego wymaga sytuacja, że trzeba, nie wiem, napisać jakieś takie dokumenty, jak teraz na przykład organizujemy Bieg Bartów, gdzie trzeba mnóstwo dokumentów do mnóstwa instytucji napisać i to robimy. Wtedy siedzimy za biurkiem, bo mówię, bo to też jest zespół, no, mam tam zespół wspaniałych ludzi i wspólnie działamy. Ale też głównie skupiam się na kontakcie z ludźmi, na rozmowach o tym, czego potrzebują. Wielozadaniowość to jest to, co lubię i co robię. Mówisz o tych relacjach rodzinnych tam w Barcianach. Jak rodzina, to mi się kojarzy z Włochami, stąd ten pomysł sprowadzenia na Dni Barcian właśnie włoskiego artysty? Chyba poniekąd też, tak można powiedzieć. Od dzieciństwa interesuję się, bardzo lubię muzykę italo disco. Wiem, że ona jest ponadczasowa, jest miła, sympatyczna dla ucha. Chyba nie ma osoby, która by nie lubił włoskich rytmów, włoskich melodii. A teraz jest na topie, wiem, bo z doświadczenia. No właśnie. I stąd przyszedł pomysł na Francesca Napoli. Dodatkowo jeszcze była kwestia ceny, bo dzwoniłem bezpośrednio po menedżerach, akurat tutaj do Niemiec zadzwoniłem i tam rozmawiałem i akurat Francesco przylatuje do Polski, występuje w innych miejscach, nawet nie w naszym województwie i dzięki temu odpada wiele kosztów i Francesco Napoli przyjedzie do Barcian w cenie powiedzmy średniej klasy zespołu dyskopolowego, tak więc jeżeli miałbym wybrać taką opcję, a mam światowego, praktycznie mamy światowego, światowej klasy artystę, tak więc warto było ponegocjować. A uczysz się już włoskiego, czy? Włoskiego nie, ale wystarczy z Francesco po język angielski. Bardzo dobrze mówi w języku angielskim i bardzo dobrze się nam rozmawiało. Wracajmy w takim razie ze słonecznych Włoch do Bartoszyc, gdzie być może już niebawem będziesz miał okazję zarządzać miastem, czego ci oczywiście życzę. Twoja wizja na te 5 lat, jakie chciałbyś, żeby te Bartoszyce były za 5 lat, co powinno się wydarzyć w ciągu tej kadencji? Oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, czyli otwarcie komunikacyjne na świat, to oczywiście jest praca na niejedną kadencję. To jest długoletnia praca, którą należałoby już podjąć, było wcześniej. I niestety to nie zostało podjęte, tak więc trzeba będzie to zacząć jak najwcześniej, żeby to jak najszybciej zostało zrealizowane. Mamy potencjał, oprócz tego, że wspaniałych mieszkańców, mamy potencjał historyczny. Historii, której nie do końca też wykorzystujemy w takiej formie promocyjnej, marketingowej, co jest moim konikiem. Mało które miasto ma grodzisko średniowieczne, a ma nawet z wcześniejszą metryką praktycznie w centrum miasta. Z dawnym zamkiem, z wcześniejszą osadą pruską, co jest potwierdzone źródłowo, to należałoby wykorzystać. I taki obiekt należy też wykorzystywać nie tylko, żeby pokazywać ludziom historię,
ale trzeba też marketingowo, czyli tam powinny powstać jakieś centrum historyczne, które by przyciągało turystów w to miejsce i żeby to powodowało rozwój naszego miasta. Jeżeli chodzi o turystykę, bo też chciałbym o tym powiedzieć, rzeka Łyna cały czas czeka na swój lepszy czas, na swoje zagospodarowanie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, co jest teraz robione, bo podkreślam, że ja doceniam, co zostało do tej pory zrobione. Absolutnie niczego nie neguję tego, co było zrobione dobrze. I to począwszy od pierwszych burmistrzów, nawet naczelników naszego miasta, to wszystko, co zostało zrobione, należy szanować. I tak będzie, jeżeli będzie mi dane zarządzać miastem, czy kierować miastem, szanować wszystkich tych, którzy do tej pory zarządzali miastem, żeby nie było takiego odcięcia, że tam to, co było wcześniej, jest B, a teraz to następuje i jest wszystko, nie wiem, mlekiem i miodem płynie. Absolutnie nie. Miasto to jest pewnego rodzaju kontynuacja działań praktycznie od średniowiecza, kiedy miasto zostało założone, bo zostało założone w takim miejscu, mamy takie warunki, z których korzystamy i każdy włożył swoją cegiełkę w rozwój miasta. Na pewno, jeżeli się otworzymy komunikacyjnie, powstaną zakłady pracy i te zakłady pracy będą napędzać na nasze miasto. Trzeba też postawić na odnawialne źródła energii. Mamy spore zadłużenie, jeżeli chodzi o nasze miasto i możemy to nadrobić teraz tutaj już, stosując ogrzewanie, oświetlanie budynków miejskich zarządzanych przez miasto, przez fotowoltaikę, przez wszystkie kwestie jakby związane z odnawialnymi źródłami energii. Ważnym też jest sprawą moim zdaniem takie przyziemne rzeczy, które nam bardzo doskwierają. Widzę mało ławek w mieście. Mamy społeczeństwo, które potrzebuje czasami odpoczynku, kiedy się porusza ze sklepu do domu, czy gdzieś spaceruje po mieście. Więcej koszy na śmieci. To są takie dosyć przyziemne sprawy, ale burmistrz musi też na to patrzeć, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć. Czasami idę przez miasto, nie mam gdzie wyrzucić, coś trzymam w ręku i niosę to do domu, bo nie mam gdzie, co z tym zrobić. Cmentarze, to też mi bardzo leży na sercu. Nie, zwłaszcza ogrodzenie, zwłaszcza tam otoczenie, nie wygląda to dobrze. Należy o to zadbać. Nawet uważam, że powinna powstać jakaś taka firma czy element zakładu gospodarki komunalnej, który by zajmował się tylko i wyłącznie cmentarzem, bo to jest ważny element naszego życia, tam jeździmy do swoich bliskich, ważne, żeby to wyglądało dobrze, estetycznie, a teraz na ten temat są różne opinie. Bardzo leży mi na sercu kwestia podejścia do naszych braci mniejszych, czyli zwierząt. Nie może być tak, że gdzieś nasze zwierzęta, które nie wiem, tracą właścicieli, są gdzieś wywożone, nie mają opieki, a są ludzie, którzy chcą się tym zająć. To jest grupa wspaniałych ludzi, którzy są wolontariuszami i robią to gdzieś na terenie gminy. I należy wspierać takie inicjatywy. Po prostu musi powstać schronisko dla zwierząt w kooperacji z gminą wiejską Bartoszyce, a pewnie i z Sępopolem, i z Górowem, i z Bisztynkiem. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu jakby mojego programu i mojej działalności. Współpraca. Obecnie tej współpracy nie ma. Nie można żyć na takiej bezludnej wyspie, licząc tylko na siebie albo nie wiem, na jakiś tam wsparcie gdzieś daleko stąd. Zbudujmy społeczność gmin powiatu bartoszyckiego. O tym się dużo mówi, odkąd pamiętam, odkąd pracowałem w Gońcu Bartoszyckim. Słyszeliśmy wiele o tym. Do tej pory nie udało się stworzyć normalnej współpracy, żeby nie było takiej sytuacji, że burmistrz mówi, że czeka na telefon od wójta, a wójt nie dzwoni, tak. Kiedy nie musi dzwonić tak naprawdę, kiedy to burmistrz ma jakąś tam sprawę do załatwienia. I współpraca spowoduje też, obniży koszty działalności. Bo jeżeli robimy wspólnie pewne rzeczy, to jest tańsze. I to jest też, chodzi o lobowanie, powtarzam, linii kolejowej,
wspólnie lobbujmy, nawet z Barkiem Warmińskim trzeba pojechać się dogadać z tamtejszym burmistrzem, wójtem i wszystkimi samorządami. Współpraca, współpraca, jeszcze raz współpraca. No i otwartość urzędu na miasto. Urzędników, zwłaszcza samego burmistrza. Burmistrz musi być dla ludzi, burmistrz musi być, mieć wyznaczone spotkania, spotykać się osobiście z ludźmi, powinien słuchać ludzi. To są główne założenia, które od razu będę chciał zmienić. A ty byłbyś takim burmistrzem, który każdy dokument musi sprawdzić, musi patrzeć na ręce, jak pracują jego urzędnicy, czy raczej dajesz wolną rękę, róbcie i rozliczasz potem z efektów pracy, który system pracy jest ci bliższy, jak już tak jest. Mam doświadczenie zarządzania zespołami ludzkimi. To jest mi łatwiej w tym przypadku. I wiem, że zarządzanie tak zwane kaskadowe, czyli delegowanie zadań, jest lepszym zadaniem. To samo robimy teraz w Barcianach. Czyli ty tylko i wyłącznie dla mieszkańców, że tak powiem, urzędnicy do tego, żeby dobrze działać. To nie aż tak, bo to trzeba działać hybrydowo, bo jeżeli jest potrzeba zadziałania w jakimś innym obszarze, to burmistrz się musi włączać. Ale generalnie rzeczywiście duży kontakt z mieszkańcami, duży kontakt, jeżeli chodzi o gdzieś tam o wyjazdy, o lobowanie, o spotykanie się z ludźmi, którzy gdzieś tam decydują. Niestety nie mamy posła tutaj w Wartoszycach. Przez wiele lat mieliśmy posła, teraz nie mamy posła przez jakieś tam, moim zdaniem, dziwne zagrywki polityczne, partii politycznych, które tam funkcjonują na naszym rynku politycznym. I samorządowcy sami muszą gdzieś stukać do drzwi, czy to rządowych, czy wojewódzkich, o to, żeby tam załatwiać sprawy. Tak więc hybrydowo, ale delegowanie zadań. Mamy wspaniałą kadrę, z tego co pamiętam, urzędników. Należy ich wykorzystywać, należy im ufać i należy współpracować wewnętrznie nawet, bo jakby mamy też, ja to o tym mówię ze studentami na zajęciach, jak postrzegany jest urząd. Możemy mieć ambasadorów zewnętrznych, którzy dobrze o nas mówią na zewnątrz, ale wewnątrz musi być dobra atmosfera, żeby ci ambasadorowie, żeby dobrze mówiono o urzędzie, żeby dobrze mówiono też o burmistrzu. Wewnątrz urzędu musi panować dobra atmosfera. Ten list Bark Warmiński nam się cały czas przejawia przy każdej, że tak powiem, sprawie posła, sprawie turystyki. Tam przecież codziennie kilkuset mieszkańców innych regionów Polski przyjeżdża, chociażby do dużego hotelu, chociażby właśnie na zamek szkoły. Ten potencjał można trochę odciągnąć od Lidzbarka do Bartoszyc, czy też wykorzystać ten potencjał Lidzbarka Warmińskiego. No, widzimy na wiele sposobów. Nie? Oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że ja jestem mam taką zasadę, że jeżeli mojemu sąsiadowi powodzi się dobrze, ja nie podrzucam mu kłód pod nogi, tylko zapytuję go, na czym polega jego sukces, jak można do tego dojść. I w ten sposób chcę współdziałać. Jeżeli będzie można coś zrobić wspólnie, to fajnie, bo właśnie turyści z Lidzbarka Warmińskiego mogą tu przyjechać, mogą zobaczyć nasze baby kamienne, które gdzieś tam są schowane, mogą zobaczyć naszą górę zamkową odrestaurowaną właśnie gdzieś tam historycznie i wiele innych różnych fajnych rzeczy. Tak więc współpraca, jeszcze raz współpraca i nie jakby rywalizacja, która też gdzieś tam musi być jakimś tam elementem pracy samorządu, ale szkoda buduje po prostu. No, to jest prawda znana od lat. Ja prochu nie wymyślam. No to dobrze. Dobrze się mi z Tobą rozmawiało. Wiele razy rozmawialiśmy, ale nigdy tak dogłębnie o Tobie. Dzisiaj była okazja. Cieszę się. Życzę Ci powodzenia. Dzięki. Dziękuję Państwu.